Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj trochę psychologii na temat rodziny dysfunkcyjnej, co to takiego jest i co na ten temat powinieneś wiedzieć, bo to też ma wpływ na relacje z kobietami, na to jak potem podchodzisz do kobiet, jaką masz pewność siebie, poczucie własnej wartości. No i właśnie ostatnio miałem kursanta, który pochodził z takiej rodziny dysfunkcyjnej. I jak to można właśnie zauważyć, czy ty masz takie relacje z ojcem, z matką, czy tak naprawdę miałeś prawidłowe relacje? Przede wszystkim widać to po tym, jak matka albo ojciec traktują cię jako dziecko, kiedy jesteś dorosłym facetem i dzwonią do ciebie, mówią ci, musisz, powinieneś, potrzebujesz mi powiedzieć, kiedy będziesz kupował to mieszkanie, ten samochód. Jeśli widzisz taką rozmowę, gdzie właśnie rodzice ciebie jako dorosłego faceta traktują jak dziecko, to byłeś wychowywany właśnie w rodzinie dysfunkcyjnej. I co jest ciekawe, ma to potem też przełożenie na relacje, na to jak się zachowujesz z dziewczynami, co im mówisz, jak budujesz swoje związki i często jak te związki się nawet kończą, tak? Więc to jest naprawdę tutaj temat, który powinieneś przerobić. Jest na ten temat mnóstwo literatury, książek, ale nie będę się rozwodził dzisiaj na temat jakichś tam szczegółów psychologicznych. Ważne jest to, żebyś zrozumiał, co to takiego powoduje w twoich relacjach z dziewczynami. Przede wszystkim osoba wychowana w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie jest traktowana jak dziecko, gdzie nie bierze jej się na poważnie, maskuje się błędy rodziny, mówi się, że nawet nie pokazuje się jakichś problemów rodziny, bo często taka rodzina nie chce, żeby pokazywać sąsiadom, że źle się dzieje, że jest jakiś tam problem alkoholowy albo że ojciec stracił pracę, no to wtedy też właśnie widać, że to jest rodzina dysfunkcyjna, tak? Bo problem jest tłumiony wewnątrz rodziny, są jakieś sytuacje, gdzie tak naprawdę nie pozwala ci mama, tato mówić o tym i to też właśnie taka kontrola rodziców nad tobą w dorosłym życiu jest właśnie tym toksycznym schematem dysfunkcyjnym, o którym mówię. Jakie to ma przełożenie na relacje? Bardzo mocne, silne, wręcz nie potrafisz być autorytetem przy dziewczynie, kiedy wiążesz się z jakąś kobietą, doradzasz się mamy, taty, kobieta się z ciebie zaczyna śmiać albo widzi, że ty nie jesteś jeszcze dojrzały, że nie potrafisz sam o siebie zadbać. Inaczej, możesz nawet sam o siebie zadbać, możesz mieć pracę, możesz mieć dobre zarobki, ale kiedy kontaktujesz się z rodzicami, radzisz się swojej mamy, swojego taty, co ty powinieneś zrobić w życiu, to dla kobiety to jest słabe, bo pokazuje, że ty nie masz w sobie tak naprawdę zaufania do siebie jako mężczyzny i oczywiście ona też będzie na to patrzeć w krzywy sposób i będzie cię postrzegać jako faceta, który nie jest do końca atrakcyjny. Takie są fakty. Kiedyś nagrywałem film, że dziewczyny nie chcą, żebyś mieszkał z mamą, z tatą, żebyś wypożyczył swoje mieszkanie, chcą, żebyś wynajął, żebyś się wyprowadził i dalej to potwierdzam, tak? Niektórzy tutaj się oburzyli, że przecież ja nie zarabiam, to jak mam to zrobić? No właśnie musisz coś zacząć robić, żeby mieszkać sam, bo to też dziewczynie pokazuje tą samodzielność i że ty nie masz jakichś tutaj toksycznych schematów z rodzicami. I to bardzo dziewczyny wkurza, jak masz jakieś koleżanki, możesz przedyskutować temat, porównać, co ta koleżanka na to, jak rodzice i faceta mieliby zarządzać związkiem, mieli podejmować decyzje, jakie mieszkanie oni powinni kupić, mieliby cały czas radzić tej dziewczynie i tak naprawdę jej partnerowi. No, założę się, że każda dziewczyna by się wkurzyła, że tak nie może być, że związek powinien być oparty na tym, że to oni sami, ona sama z partnerem decyduje, co jest dobre. No i właśnie taka rodzina dysfunkcyjna to jest bardzo negatywne zjawisko, które wpływa nie tylko na to, że twoi rodzice podejmują za ciebie wybory, ale też na to nawet jaką dziewczynę w życiu wybierasz, bo może być tak, że trafisz na fajną dziewczynę, a załóżmy jej rodzice nie będą wykształceni, no i twoi starzy gdzieś tam skrytykują, że ta dziewczyna się nie nadaje, tak? I już zbudują jakąś nerwową atmosferę, obgadają ją 3 razy za plecami i już robi się spięcie. Także ja bym ci naprawdę polecał izolować swoich rodziców, jeśli mają takie toksyczne schematy w głowie na twój temat, próbują ci narzucać pewne rzeczy w życiu od partnerki, którą poznajesz, bo bardzo często prowadzi to do konfliktów, może być ci idealnie z dziewczyną, będziesz zakochany, a oni będą starali się coś zmienić albo jakoś wpływać na nią. Bardzo często dzieje się to z takiej perspektywy, że tak naprawdę twoja matka chce też pod pewnym kątem urobić dziewczynę, która ma być twoją żoną czy tam dziewczyną na dłuższy okres czasu i wtedy też właśnie dochodzi do konfliktu pomiędzy twoją kobietą a teściową. Są spięcia, nerwy, kto przeżył dłuższe relacje wie o czym mówię, dlatego tutaj też warto po prostu zwrócić na to uwagę.
Problem jest też taki, że w rodzinie dysfunkcyjnej bardzo często rodzice myślą, że robią dobrze dziecku, bo starają się zadbać o tego faceta, kupić mu mieszkanie, dać pracę, pieniądze. Natomiast rezultat często jest tutaj odwrotny. Kiedy wszystko dostajesz, to nie budujesz prawdziwej pewności siebie życiowej, tylko wszystko łatwo przyszło, więc też nie masz tego zaufania do siebie, tak? Nie przeszedłeś tej ciężkiej drogi, żeby zbudować jakąś firmę, czy żeby zarobić na mieszkanie, które ci rodzice kupili. I w bardzo wielu przypadkach to też, jak się przyznasz do dziewczyny przed tym, będzie odbierane jako mało atrakcyjne, więc nie warto się chwalić, że ci tata dał samochód, ani że kupił ci mieszkanie, czy że ci daje kieszonkowe, bo to też tak naprawdę dla kobiety będzie odbierane jako słabe. I dużo lepiej, jak ty coś osiągasz sam w życiu. Słuchaj, no nie musisz być bogaty, nie musisz być milionerem, tak? Ale jeśli sam się utrzymujesz, masz jakąś pracę, odkładasz, pokazujesz dziewczynie, że jesteś zaradny, to już samo w sobie będzie atrakcyjne. Jak ty nie potrzebujesz tutaj matkowania ze strony swoich rodziców, co ty powinieneś robić, a co nie, to ona już widzi, że masz te jaja w życiu, tak? Natomiast jeśli tego nie masz i twoi rodzice ci non-stop mówią, co ty masz zrobić, wchodzą ci z butami do twojego życia, chcą cię kontrolować, mówią ci, że musisz skończyć studia. Ostatnio miałem śmieszną sytuację, bo ojciec kursantowi zabronił przyjechać na szkolenie do mnie, bo tam go nastraszył generalnie, że nie powinien teraz jeździć i tak dalej. Widzisz, to już pokazuje, że taki facet w ogóle nie kontroluje swojego życia. On będzie podatny na to, co ktoś mu każe robić, rodzice, a jest przecież dorosłą osobą, która może świadomie podejmować decyzje i robić to, co chce. Więc jak jesteś w takim toksycznym schemacie, gdzie rodzice cię tak naprawdę ograniczają, mówią ci, co masz robić w życiu i ty temu ulegasz, po pierwsze, nie będziesz szczęśliwy, po drugie, nie rozwijasz się tak, jak mógłbyś się rozwijać, a po trzecie, nie będziesz też miał kobiet, bo kiedy kobiety coś takiego zauważą, też bardzo często tracą zainteresowanie, no bo taki facet no nie ma tych cech atrakcyjnych często, tak? Żyje z rodzicami, pyta się mamy, czy może się spotkać z tą dziewczyną, a ją już po prostu tutaj szlak trafia, gul jej skacze, że ty nie możesz się spotkać, bo ci mama kazała posprzątać ogródek, czy tam skosić trawę. I do tego to prowadzi, tak? Także musisz być tego świadomy, jeśli masz takie relacje z rodzicami, to po prostu je utnij. Jeśli jesteś w stanie się wyprowadzić, zrób to. Nie żałuj kasy, bardziej się sam rozwiniesz, znajdziesz jakąś pracę, dorobisz sobie na boku i będziesz wolny. Będziesz mógł robić, co sobie chcesz, a tak jak przyprowadzasz dziewczynę do miejsca, gdzie są rodzice, babcia, mama, pies, no to niestety wiesz, jak to wychodzi. Wiesz, jak się czuje ta dziewczyna, nie muszę chyba komentować, więc jest to po prostu bez sensu. Jeśli to ci się podoba, co mówię, napisz, jak to też wyglądało u ciebie, jakie masz przemyślenia na ten temat. I zostaw łapkę do góry, żebym tutaj widział, że mnie słuchasz i możesz też oczywiście zobaczyć jakieś moje materiały tutaj. Jeśli temat Cię interesuje, chcesz poszerzyć swoją wiedzę, poznać teraz dziewczynę, jeśli siedzisz w domu, nie wychodzisz, to tutaj też masz świetne teksty, materiały, które umożliwią Ci rozwój w bardzo krótkim czasie i wierz mi, dają te kursy błyskawiczne efekty. Także zobacz sam, jeśli chcesz. I polecam też inne moje filmy, gdzie tłumaczę dużo więcej na ten temat. Cześć!